dzisiaj podzielić się z wami, ci, którzy są już, oglądają nas od jakiegoś czasu, wiedzą, że to tło, które akurat się wyświetla, to oznacza, że będziemy kontynuować temat, który rozpoczęliśmy 2 tygodnie temu. A chciałem się podzielić z wami w kontekście tego, czego potrzebuje świat. I dzisiaj zatytułowałem to, że ten świat potrzebuje czystego języka. Jak to czystego języka? Kiedyś pamiętam, znam taką osobę, która opiekowała się dziećmi nie swoimi. I te dzieci się bardzo nieładnie zachowywały i mówiły bardzo niecenzuralne słowa. I ta dziewczyna wzięła mydło, ostrzegała, mówiła, że jak macie taki brudny język, to będę musiała go wam umyć. I wzięła mydło i umyła tym mydłem im język. To był ostatni dzień jej pracy, oczywiście. Ale ta historia mi tak przypomniała o tym, że coś, czego ten świat potrzebuje dzisiaj, to są ludzie o czystym języku. Właśnie tym chciałem się dzisiaj z wami podzielić, bo oczywiście mówimy o tym, jakby ja czerpię to, do czego się dzielę z wami, z Ewangelii Mateusza, z 5, 6 i 7 rozdziału, tam, gdzie Jezus naucza, i to jest to piękne kazanie na górze, w którym on tak naprawdę podkręca bardzo mocno wymogi co do ludzi, którzy żyją, ale też tak naprawdę obnaża hipokryzję. O tym właśnie w niedzielę mówiliśmy, jak Jezus obnażał hipokryzję ludzi, którzy służyli Bogu, robili wiele rzeczy dla Boga, ale tak naprawdę robili to przed ludźmi. I tak naprawdę, nawet gdy modlili się, to raczej nie modlili się po to, żeby Bóg wysłuchał ich modlitw, ale po to, żeby ludzie zobaczyli, jak oni się pięknie modlą. Jezus jakby tą hipokryzję obnaża i on mówi, że tak naprawdę to, co ten świat potrzebuje, to są właśnie ludzie, którzy będą żyć według tych standardów, według których on jakby naucza, które on wprowadza, miłość, którą on okazuje temu światu. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy wrócili do fragmentu z 5 rozdziału, wersety od 21 do 26, bo to jest coś, co tak szczególnie w ostatnich dniach mną tak poruszyło te słowa. I pozwólcie, że ja przeczytam na początek ten fragment. Słyszeliście, iż powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu, racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł, głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem poszedłszy, złóż dar swój. Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie poddał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Panie, tak dziękuję Ci za Twoje słowo i dziękuję Ci za to, że to słowo jest żywe, skuteczne i że możemy, Panie, karmić się tym słowem i żyć według tego słowa. Dlatego prosimy Cię, abyś uczył nas tego, jak stawiać to słowo jako najwyższy autorytet w naszym życiu. Jako coś, według czego się kierujemy, według czego żyjemy, według czego decyzje podejmujemy. Niech to słowo, Panie, dzisiaj objawia nam Twoje serce, Twój charakter i to, kim Ty jesteś. O to Cię, Jezu, prosimy w Twoim świętym imieniu. Amen. Wiecie, te słowa Jezusa tak szczególnie wybrzmiewają też w dzisiejszych czasach. I samo to słowo, gdy w 21 wersecie Jezus powiedział, słyszeliście, iż powiedziano przodkom waszym, nie będziesz zabijał. Nie zabijaj. I tak naprawdę też Jezus, myślę, że tutaj odnosi się do tego, co znajdujemy w 2 Księdze Mojżeszowej, 20 rozdziale,
w wersecie 13, gdzie Bóg dawał przykazania Izraelitom. I to szóste przykazanie. Króciutki werset. Ale ile ma treści w sobie? Nie zabijaj. Nie zabijaj. Wiecie, co jest ciekawe? To jest hebrajskie słowo racach, które oznacza mordować, pozbawić kogoś życia z premedytacją. Zaplanowane działanie ze złej woli. Pozbawiasz kogoś życia, mordujesz kogoś, zabijasz kogoś ze złej woli. Robisz to z premedytacją. Oczywiście w języku hebrajskim i w naszych Bibliach też występują inne słowa, które są tłumaczone jako zabijać. To są na przykład słowa harge albo chemit. I te słowa oznaczają raczej takie zabicie kogoś na wojnie. Albo też jako kara śmierci. Też czasami jako przypadkowe zabicie kogoś. I też miasta schronienia w Starym Testamencie były dla tych, którzy na przykład przypadkowo pozbawili kogoś życia. I musieli uciekać do miasta schronienia, aby nie dopadł ich mściciel krwi. Bo krew za krew, oko za oko, ząb za ząb. Ale tutaj to, i tak samo te słowa jak harge, chemi, to są też słowa, które mówią też o zabijaniu zwierząt. Ale to, co Bóg tutaj daje w tym szóstym przekazaniu, co dał Izraelitom, powiedział, nie morduj. Nie pozbawiaj życia kogokolwiek z premedytacją. Drugiej osoby nie wolno ci pozbawić życia. Nie wolno. I dlaczego? Dlatego chociażby, że 1 Mojżeszowa 9,6 mówi, że na obraz Boży uczynił Bóg człowieka. I dlatego jest powiedziane też, że kto przelewa krew człowieka, pozbawia go życia, przez człowieka jego krew będzie przelana. Wiecie, kara tak wielka jest, życie za życie, ząb za ząb, oko za oko. Dlatego, że w Bożych oczach życie człowieka jest bardzo cenne. Bardzo cenne. I to myślę, że dzisiaj to trzeba sobie powiedzieć, że każde życie jest cenne w oczach Bożych. Białe, czarne, stare, młode, chore, zdrowe. Każde życie jest cenne w oczach Bożych. Dlaczego? Bo każdy został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Ma ten odcisk Boga w swoim sercu. Jesteś, pomyśl o sobie, że jesteś cenny w oczach Bożych. Cenny. Dlaczego? Bo On oddał swoje życie za ciebie. Tak Bóg umiewał świat, że swojego Syna posłał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg tak bardzo umiłował ciebie. Ja zawsze tak myślę, powinniśmy zacząć odnosić te słowa, które znajdujemy w Biblii, do siebie. Bo czasami my tak myślimy ogólnikowo, a Bóg tak umiłował świat, prawda? No to tak myślimy, a tak bardzo bezosobowo. Nie, pomyśl, że Bóg tak umiłował ciebie, tak bardzo, że posłał swojego Syna, aby za ciebie umarł. Dlatego Bóg wyznaczył tą granicę i powiedział, nie zabijaj, nie morduj, nie pozbawiaj kogoś z życia z premedytacją, bo to życie ma wartość ogromną, bo ja stworzyłem to życie i ja oddałem za nie swoje własne życie. Dlatego ja tak myślę sobie, że zwłaszcza w dzisiejszych czasach tak ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że nikt z nas nie ma prawa powiedzieć, że a, to życie nie ma wartości. To życie jest nieprzydatne dla społeczeństwa, dlatego kompletnie w ogóle nie musimy się nim przejmować, możemy je skrócić, albo to życie jest zbyt chore, zbyt stare i po co ma jeszcze tutaj być na tym świecie? Nie! Nikt z nas nie ma takiego prawa, żeby to powiedzieć, bo życie ludzkie jest życiem, które Bóg stworzył i tylko On ma prawo powiedzieć, to jest ten czas. To życie kończy się tutaj na ziemi. Ale wiecie, to są słowa, które były powiedziane w Starym Testamencie. Jezus tutaj mówi w 22 wersecie, że w 21 było, że wy słyszeliście, tak było powiedziane, nie wolno wam zabijać. Bo dlaczego? Bo pozbawienie kogoś życia to jest przekroczenie tej granicy, którą Bóg wyznaczył.
i powiedział, nie wolno wam tego robić. I wiadomo, że my czasami możemy powiedzieć, ale pastorze, mnie to nie dotyczy. Przecież ja nikogo nie zabiłem. Ja jestem, tu jestem czysty w tej kwestii. Ja jestem okej. Okay. Co jak co, ale tego mi nigdy nie, na sądzie, bo nigdy mi tego nie, bo ja nie pozbawiłem nikogo życia. Powiem ci tak, że myślę, że Jezus mógłby mieć odmienne zdanie troszeczkę. Dlaczego? Bo zobaczcie, w 22 wersecie 5 rozdziału Ewangelii Mateusza on mówi, słyszeliście, że nie wolno zabijać, ale ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie przed Radą Najwyższą. A kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. Wiecie, tak czytałem te słowa i sprawdzałem te słowa w oryginale. Słowo gniewa to jest orgizo. I to jest słowo, które oznacza taką złość pełną pasji. To jest taka, myślę, może powiedzieć, taka hodowana złość, że ja sobie to hoduję, to uczucia, że jestem pełny taki zły i jestem tak, pragnę zemsty, bo jestem tak zły, że aż chcę, żeby po prostu, żeby ten ktoś odpłacił za to, co zrobił. I tak sobie pomyślałem, że czy to nie jest czasami tak, że gdy słyszysz, że ktoś jest w twoim życiu i ty być może właśnie masz takie uczucia wobec tej osoby i słyszysz, że tej osobie się noga potknęła, że coś się stało złego w jej życiu i wtedy tak wewnętrznie, oczywiście wewnętrznie, bo nie tak na zewnątrz, ale tak, ale dobrze, nie? To jest dokładnie to. Tak naprawdę 1 Jana 3,15 mówi, że kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. A wiecie, żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Wiecie, jeżeli gniewasz się na swojego brata czy siostrę, masz to uczucie, tą złość pełną pasji, to tutaj Jezus mówi, że jesteś winny. Kto się gniewa? Potem on mówi, że to słowo racha to jest słowo takie oznaczające pusty, bezwartościowy. Czasami niektórzy używają takiego stwierdzenia bezmózgowiec. No ty głupku, nie? Ty głupce po prostu. To jest to znaczenie. Nie? I to inaczej, mówiąc innymi słowami, gdy poniżasz drugą osobę swoimi słowami, swoimi czynami, gdy cynicznie krytykujesz tą osobę, żeby ją poniżyć, żeby ją zdołować. Używasz języka po to, żeby wbić w plecy komuś nóż. Nie? Wiecie, albo też gdy używasz języka, gdy budujesz swój obraz kosztem drugiej osoby. O, że jaki jestem wspaniały. A to, że kosztem po trupach i że to nieważne. Gdy poniżasz drugą osobę, Jezus tutaj mówi, jesteś winny. I to trzecie słowo, które tu Jezus użył, głupcze, to jest słowo moros. Moros. Znaczy taki głupek, idiota, kretyn. Stąd pochodzi angielskie słowo moron, czyli taki właśnie głupek, taki, no, taki kretyn generalnie. Ale to inaczej, innymi słowy, robisz to wtedy, gdy niszczysz czyjąś reputację. Używasz języka, by dyskredytować kogoś w oczach innych ludzi. I mówisz, patrzcie, jaki on jest głupi, jaki idiota po prostu. Zobaczcie, co on robi, co mówi, jak się zachowuje. I po prostu używasz tego. I emocjonalnie mordujesz tą osobę poprzez plotki, poprzez różnego rodzaju oskarżenia, które są wyssane z palca. Po prostu dlatego ja tak bardzo nie cierpię plotek, gdy ludzie plotkują sobie, na sobie nawzajem. Po prostu, bo to jest nic innego niż robienie tego, co to Jezus mówi. Więc mówi, robisz te rzeczy, to jesteś winny morderstwa. Wow, Jezu, a co za słowa. Ale to, gdy tak myślę o tym i coraz bardziej gdy o tym myślę, to widzę, że po prostu tak ten świat dzisiaj funkcjonuje. Czy nie jest tak, że słyszymy takie rzeczy na prawo i na lewo, a przecież są przestępstwa, są takie morderstwa, które ludzie dokonują swoimi rękami, ale nie zdajemy sobie sprawy, że możemy też robić to ustami i myślami. Jezus nam tutaj dokładnie o tym mówi. Dlatego ja sobie tak zadałem pytanie, gdy przygotowałem się do tego kazania, czy ja
Ja jestem człowiekiem z morderstwem w sercu i na języku. Bo ośmieliłem się zniszczyć obraz Boży w życiu drugiego człowieka. Bo się gniewałem, bo byłem racha i byłem i mówiłem głupcze. Do kogoś. Wiecie, w Łukasza 6,45 słyszymy, widzimy te piękne słowa, gdzie jest powiedziane, człowiek dobry z dobrego serca wydobywa dobro, ale zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Co jest w moim sercu? Dlatego Jezus tak w tym kazaniu na górze tak bardzo podkreślał to, że nie jest najważniejsze to, co jest na zewnątrz. To, jak te groby pięknie są pobielane, jak one cudownie wyglądają z zewnątrz. Nie, ale to, co jest w twoim sercu. Co jest w twoim sercu? Bo z obfitości serca mówią twoje usta. Każde takie, taka rzecz, każde takie złe słowo, każda taka, ma swoje źródło. To nie bierze się od tak, z niczego. To nie jest tak, że dzisiaj rano ktoś się budzi i mówi, o, środa, idealny dzień, żeby kogoś zamordować. Ale już się biorę. A nie, to się tak nie dzieje. To dzieje się. To skądś pochodzi. Dlatego Jezus tak dużą uwagę przywiązuje do tego, co jest w twoim sercu. Czym karmisz siebie wewnętrznie? Nie jak bardzo ładnie wyglądasz na zewnątrz, ale co jest w twoim sercu? Wiecie, że jak sprawdzają statystyki, to statystyki to co prawda one są za, to był chyba 2008 rok, ale tam były statystyki, które mówiły, że prawie 90% morderstw, które się dokonują w Polsce, to odbywają się wśród ludzi, którzy się znali wcześniej. Nie przypadkowych osób. To są nieporozumienia w rodzinie, które narastają do tego stopnia, że ludzie popełniają rzeczy, których nie powinni robić. Ludzie, którzy się znali wcześniej. To nie dzieje się tak od. Dlatego pytanie, jak ja używam swojego języka? Jak ja, czym ja karmię się wewnętrznie? Co jest w moim sercu? Czy używam swojego języka do tego, żeby niszczyć ludzi, którzy są wokół mnie? Bo oni się nie zgadzają ze mną. Bo oni mają inne poglądy, to ja ich zniszczę. To ja ich doprowadzę do takiego stanu, że będą tak poniżeni, tak zdyskredytowani, że już nie będą mieć nic do powiedzenia. Czy to jest to, co my powinniśmy robić? To jest to, czego ten świat potrzebuje? Wiecie, drugi Koryntian 5,18 mówi nam, to, z czym Jezus nas zostawił. On mówi, to wszystko jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa. I co zrobił? Poruczył nam służbę pojednania. Mówi, dał nam tą służbę pojednania. Nie służbę niszczenia, nie służbę poniżania, zabijania potencjału innych ludzi, czy też niszczenie tego, co Bóg zaplanował dla innych ludzi, ale po to, aby ich jednać z Bogiem. Poprzez to, co my możemy tym ludziom pokazać. Wiecie, i tutaj nie jest rozwiązaniem stwierdzenie, ale pastorze, przecież taki jest świat dzisiaj. Wszyscy tak robią. Wyjdź na ulicę. Byłeś kiedyś na ulicy? Słyszałeś, jak ludzie do siebie się odnoszą? Oglądałeś ostatnio telewizję? Co ludzie mówią w tej telewizji? Celebryci jak się zachowują? Co mówią? Poniżają innych. Po prostu... Wiesz, nawet jak jeden celebryta mówi, a w ogóle taki, ten zespół, kto w ogóle słyszał o takim zespole? Przecież to ja jestem, nie? Już nie mówiąc tej nazw, nie? Ale po prostu poniżanie innych, niszczenie innych. Przecież wszyscy tak robią, daj spokój, przecież inaczej się nie da w tym świecie. Taki jest ten świat, tak musimy żyć, tak musimy dostosować. Nie. Boży standard, Boże słowo mówi nam koniec. Ty możesz być tym, który przerwie tą spiralę nienawiści, który przerwie to zło,
który przerwie to mordowanie językiem i myślami. Dlatego w Mateusza 12:36 jest powiedziane: z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Z każdego. Czy dla mnie każde przekleństwo, każde przeklinanie jakichś innych osób, każde oskarżenie, każda plotka, każdy wpis w mediach społecznościowych, który ma zniszczyć, poniżyć inną osobę, z tego też dam relację? W dniu sądu? A może nawet z tego, gdy wydzierasz się na swoje dziecko, które kompletnie nie rozumie, dlaczego się wydzierasz na nie? Z każdego nieprzyzwoitego słowa, nieużytecznego, zdamy sprawę. Dlatego Jezus tutaj, mówiąc o tym, mówi: to jest tak istotne. Uważaj na to, co mówi twój język, bo z twojego serca pochodzi to, co wychodzi chodzi do twoich ust. Dlatego później daję te dwa przykłady. Pierwszy jestem od 23 do 24 wersetu, gdzie mówi: jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu. Odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Jezus mówi: dajesz dar? Okej, super, ale najpierw pojednaj się. Znaczy, jakie to jest ważne? Bo dla Żydów, którzy też słuchali tego wszystkiego, były trzy rzeczy, które były tak bardzo ważne. To było Słowo Boże, to była modlitwa i to było dawanie. I to było wymagane dla Żydów, żeby tak żyć, żeby to stosować. I gdy, wiecie, gdy Jezus tutaj mówi im te słowa, mówi: gdy przychodzisz do Boga z tym, co wymagane, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć: gdy idziesz do kościoła, gdy idziesz się modlić, gdy idziesz działać, robić jakieś rzeczy dla Boga. Wiesz co? To jest jeszcze jedna rzecz, która jest tak ważna, o której być może zapominasz. Ona jest tak ważna. I on mówi: jeśli twój brat ma coś przeciwko tobie. Wiecie, dzisiaj, gdy to jeszcze tak robiłem i tą prezentację robiłem, to tak zauważyłem, że jejku, przecież tu jest powiedziane, że gdy twój brat ma coś przeciwko tobie. Tu nie jest powiedziane, gdy ty masz coś przeciwko bratu, ale gdy twój brat ma coś przeciwko tobie. Wow! No, poprzeczka mocno podniesiona. Nie? Jezus mówi: zatrzymaj się w swojej modlitwie. Zatrzymaj się w swoim działaniu, zatrzymaj się w tym wszystkim i po prostu najpierw pójdź do tego brata, żeby się z nim pojednać. Bo innymi słowy, relacja jest ważniejsza niż religijność. Nie? Bo dlaczego? Bo gdy nie zrobię tego, będę trzymał w sobie tą złość, ten gniew wobec brata, to pojawi się zgorzknienie. Pojawi się negatywizm, zranienia i to będzie trzymać nas w niewoli. Będziemy niewolnikami tego wszystkiego. Dlatego Jezus mówi: rozwiąż te rzeczy. Dlaczego? Bo te rzeczy niosą ze sobą śmierć. Rozwiąż to. I to jest ważne nie tylko dla ciebie, ale też dla brata. To też ważne jest dla ciała Chrystusa, dla każdego, żeby zająć się tymi sprawami. Bo możesz świecić świeczki, możesz zapalać kadzidełka, możesz pościć, możesz godzinami modlić się na ulicach, ale jeśli w swoim sercu masz nienawiść, to coś tu jest nie tak. To coś tu jest nie tak. Ale wiecie, pewnie nie jeden z nas, gdyby słyszał te słowa, gdyby podszedł do Jezusa: Jezu, ale dobra, ale a dlaczego ja mam być tym, który pójdzie pierwszy? Przecież to brat ma coś przeciwko mnie. Dlaczego ja mam być tym, który pójdzie do niego? To on powinien przyjść do mnie. Ale wiesz co, myślę, że to jest właśnie to, czego ten świat potrzebuje. Gdy uczniowie Jezusa działają wbrew temu, jak ten świat funkcjonuje i działają według tego, co on mówi. Dlaczego ja mam pójść pierwszy? A może chociażby dlatego, że ja jestem uczniem Jezusa. Ja chcę być człowiekiem, który wpływa na ten świat, który zmienia ten świat, bo jestem wrażliwy na Jego głos i na to, co On do mnie mówi. I chcę być posłuszny temu, co On do mnie mówi. I wiem,
Czy ten ktoś przyjmie to moje pojednanie, gdy przyjdę do niego i będę chciał się z nim powiedzieć? Nie wiem. Ale wiesz co, to nie jest moja odpowiedzialność. Tak naprawdę Rzymian 12:18 mówi, jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Jeżeli to jest możliwe. To nie jest tak, a jak on nie przyjmie przebaczenia, to co ja mogę? Po prostu ty, twoją odpowiedzialnością jest, żeby pójść, pojednać się z bratem. A co on z tym zrobi? To już nie jest twoja odpowiedzialność. Bóg się tym zajmie. Wiecie, bo tak czasami myślałem, i tak właśnie dzisiaj szukałem tu jakiegoś kamienia, ale nie znalazłem kamienia, więc mam coś takiego zastępczego. Nie? Czasami może tak sobie pomyślałem o takich kamieniach, że taki kamień, który reprezentuje właśnie takie morderstwa, których ja dokonuję w swoich myślach albo swoimi ustami. Wow. I tak czasami się zastanawiam, ile takich kamieni mam poupychanych po swoich kieszeniach, bo są ludzie wokół mnie, których tylko widzę albo myślę na ich temat, to od razu się ten kamień pojawia w moich ręce. I już jestem gotowy wyrzucić. Do tego stopnia, że już tyle mamy tych kamieni, że po prostu już nie jesteśmy w stanie chodzić. Tak nam ciążą. Ale upychamy jeden za drugim. Wiecie, co jest rozwiązaniem? Rozwiązaniem jest pójść z tymi wszystkimi kamieniami i złożyć je pod krzyżem. Tam, gdzie dokonało się to wspaniałe, cudowne pojednanie, to dokonane dzieło. Boże, Ty wziąłeś moje winy, moje grzechy. Gdy jeszcze byłem grzesznikiem, Ty za mnie umarłeś. Ty nie czekałeś, aż ja przyjdę i powiem, Boże, wybacz mi, dopiero wtedy przyszedłeś, aby mnie odkupić. Nie. Ty przyszedłeś na ten świat i zbawiłeś mnie. I dlatego ja mogę dzisiaj przyjść do Ciebie. Tak samo jak Jezus, wisząc na krzyżu, nie czekał, aż ludzie przyjdą i powiedzą, przepraszamy za to, co robimy, przepraszamy za to, że przybiliśmy Cię do krzyża, przepraszamy, że pluliśmy na Ciebie, że szydziliśmy z Ciebie, że biliśmy Cię. Nie. On, wisząc na krzyżu, zawołał, Ojcze, przebacz im. Wiesz co, i czasami może być tak, że myślisz sobie, ja nie oddam tego kamienia, bo ona albo on nie zasłużyli na to, żeby odrzucić ten kamień. Ja będę go trzymał i w odpowiednim momencie go użyję. I będę jak Dawid, który stanął przed Goliatem i tego kamienia. Tak, nie, to nie mylmy tych dwóch historii. To jest zupełnie co innego. Bo ten kamień reprezentuje tą złość, tą nienawiść, ten gniew wobec drugiej osoby. I wiecie, można mówić, ale to jest jej wina. Ja tu nie byłem nic winny, to ona to zrobiła, to on to zrobił. Tak, być może. Ale ty też byłeś winny tego, że Jezus oddał swoje życie za ciebie. Bo on umarł za ciebie. Miał ciebie na myślach, gdy oddawał swoje życie za ciebie. Wiecie, dlatego tak ważne jest to, żeby pamiętać o tym, co Chrystus zrobił dla nas. I wtedy ja będę mógł zrobić to samo dla tej drugiej osoby. Bo ktoś już uczynił to dla mnie. Dlatego będę mógł odrzucić te wszystkie kamienie i nie używać ich i czekać na odpowiedni moment, żeby tylko użyć go, żeby tylko rzucić, żeby tylko odpłacić za to, co ktoś zrobił. Wiecie, dlatego Jezus, gdy mówił to kazanie na górze, on później podał taką drugi przykład od 25 do 26 wersetu, gdy mówi, pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś w nim drodze, aby cię przeciwnik podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Jezus mówi, kiedy masz to zrobić? Rychło. Dla tych, którzy może tak niekoniecznie ten język staropolski, że rychło oznacza
Szybko. To nie oznacza bez niezbędnej zwłoki, bo to może trwać jeszcze nie wiadomo jak długo, jak publikowanie niektórych aktów prawnych, ale rychło, od razu, natychmiast. Zrób to tak szybko, jak to jest możliwe. Dlaczego? Bo to jest kryzysowa sytuacja. Jeżeli tego nie zrobisz, to zobacz, co będzie się działo. Pójdziesz przed sędziego, sędzia pójdzie dalej i tak dalej, a w końcu wylądujesz w więzieniu. To jest kryzysowa sytuacja. Bardzo poważna. Dlatego nie odkładaj tego. Ale ktoś może powiedzieć, ale ja jeszcze nie jestem gotowy. Nie. Ja jeszcze nie jestem gotowy, żeby temu komuś przebaczyć. Ja nie jestem gotowy, żeby pójść do kogoś się pojednać, bo przecież co ona zrobiła? Może kiedyś będę gotowy. Może kiedyś się zdobędę na to, żeby to... Jezu mówi, nie. Zrób to rychło. Jak szybko to możliwe. Bo odkładanie skutkuje bardzo poważnymi konsekwencjami. Naprawdę. Kto z nas chciałby się znaleźć w więzieniu? Ale tak naprawdę my, gdy nie przebaczamy drugim osobom, tak naprawdę pakujemy się sami w więzienie. Takie więzienie nienawiści, braku przebaczenia. I to też skutkuje tym, że mamy problemy zdrowotne. I tak, wiecie, bo nawet złe emocje przecież wpływają źle na nasze zdrowie. Dlatego Jezus mówi, to dla twojego dobra. Zrób to, jak tylko to jest możliwe. Nierozerwane konflikty będą rosnąć i będą rosnąć i będą rosnąć, aż w końcu wybuchną. I efekt będzie taki, że zgliszcza będą tak potężne, że nie będzie co zbierać. Dlatego zrób to jak najszybciej. Morderstwo to morderstwo. Zajmij się tym od razu. Nie czekaj. Te słowa Jezusa są tak ważne dla mnie. Myślę, że całe to kazanie na górze jest tak ważne, ale gdy myślę o tym, jak ten świat dzisiaj funkcjonuje, co się na tym świecie dzisiaj dzieje, jak powszechne jest to takie zabijanie ludzi ustami i myślami. Ten świat jest tym przesiąknięty. Tyle nienawiści, tyle jadu, tyle hejtu, który jest wokół. Wiecie, kiedyś tego nie było, ale dzisiaj wystarczy otworzyć dowolne media społecznościowe i poczytać parę komentarzy i od razu widzimy, jak nieprawdopodobna ilość hejtu. Po prostu według słów Jezusa to jest po prostu, policja musiałaby aresztować wszystkich za te morderstwa, które dokonują. Bo to jest tak wiele tego wszystkiego. Ale tak sobie myślę, jeżeli mam być człowiekiem, który chce wpływać na zmiany tego świata, w którym żyjemy, to tak myślę, że to, czego ten świat dzisiaj potrzebuje, to właśnie ludzi, którzy będą mieć czysty język. Język, który będzie szedł, aby błogosławić. Aby nieść dobrą nowinę. Nie, żeby przeklinać innych, żeby poniżać innych, plotkować na inne tematy, żeby po prostu obwiniać. Po prostu nie. Boże, daj mi czysty język. Wiecie, ja tak sobie myślę, że być może w czasie tego przesłania może Bóg położył kogoś w twoim sercu, może kogoś ci przypomniał. Może mówi coś do ciebie teraz. Mówi, to jest czas, nie po to, żeby się potępiać, ale to jest czas, by zastosować Boże wskazówki. By przyjść do kogoś. I o ile to jest w mojej mocy, pojednać się z tą osobą. Może jest czas, żeby oddać ten kamień, złożyć go pod krzyżem. Może to jest czas, żeby przebaczyć. Może to jest czas, żeby żyć w tej wolności. Może to jest czas, żeby zmieniać ten świat, który jest wokół nas. W ten sposób możemy zmienić ten świat. Ten świat tego potrzebuje. Ludzie, którzy... Kiedyś pastor Stevens powiedział takie piękne słowa i to pamiętam do dzisiaj i nigdy tego nie zapomnę, że powiedział, lepiej jest zaryzykować jedno pozytywne wyznanie, niż powiedzieć coś negatywnego, co pochodzi z głębin piekieł. Może czasami trzeba zaryzykować i powiedzieć, nie czuję tego, może ta osoba nie zasłużyła na to, ale ja chcę powiedzieć coś, co będzie jednać, co będzie budować, co będzie zachęcać, co będzie wzmacniać tą osobę, niż mówić te rzeczy, które mordują, które zabijają, które pochodzą od ojca kłamstwa, od tego, który jest mordercą od samego początku. Dlatego
Nie wiem, to jest coś, co tak Bóg mi kładzie na sercu, że wierzę w to, że ten świat tego potrzebuje dzisiaj. Zwłaszcza, gdy dzisiaj na ulicach wykrzykiwane są przeróżne rzeczy, wypisywane na murach. Ale gdy my staniemy w wyłomie jako dzieci Boże, jako Jego uczniowie i będziemy mieć ten czysty język, to myślę, że to będzie zmieniać wiele. Dlatego pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Ciebie, za to, co zrobiłeś i za to, kim jesteś. Boże, potrzebujemy Ciebie. Chcemy być osobami, które budują mosty, a nie mury czy podziały. Boże, chcemy innych traktować tak, jak Ty potraktowałeś nas. Chcemy zbliżać ludzi do Ciebie, a nie odrzucać ich od Ciebie. Boże, ucz nas tego. Chcemy być tacy jak Ty. Pozwól nam być takim, jak Ty jesteś, jaki Ty byłeś dla nas, abyśmy tacy byli też dla innych. Nawet dla tych, z którymi się nie zgadzamy, nawet dla tych, którzy mają inne opinie niż my. Naucz nas tego, Panie, jak być taką światłością dla nich. Panie, wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest duchowa wojna i wróg chce dzielić ludzi, chce, by ludzie nienawidzili się, chce, żeby mordowali się nawzajem, ale Boże, my możemy być tymi, którzy będą nieść tą zmianę. Możemy być jako Twoi uczniowie, możemy zmieniać ten świat, tak jak Ty to pokazałeś, tak jak Ty zmieniłeś ten świat, jak Ty zmieniłeś nasz świat. Dlatego chcemy, Panie, być tymi, którzy budują mosty, którzy mają czyste języki i z tym idą do innych. Chcemy być znani z tego, bardziej z tego, w co wierzymy, niż z tego, przeciwko czemu się opowiadamy. Panie, potrzebujemy Twojej mądrości, Twojej łaski do tego. To nie jest łatwo w tym świecie, ale dzięki Tobie i z Tobą możemy, Panie, tak żyć. Dlatego, Panie, ucz nas tego, jak być takimi ludźmi. Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas i błogosław teraz resztę tego nabożeństwa. W Twoim świętym imieniu modlimy się o to.